że znowu panowie, którzy zasiadali na trybunach przez krótki moment, już się znudzili. Drodzy Państwo, spodziewamy się, że jednak rozpoczniemy drugą połowę dnieju halowego. Pojawiły się grupy chuliganów z Katowic i z Chorzowa. Zarówno ja, jak i ty, Janusz, chyba troszeczkę nieudolnie używamy słowa rewanż, wszak to naprawdę nie były zawody. Tam nie było. I meldunek Łukasza Płóciennika, arbiter bocznym tego spotkania. Powiedział, że jeśli dojdzie do tego rodzaju wypadków, to naprawdę rzucone petardy. Być może o to chodziło. Chciałoby się powiedzieć czarne chmury nad polską piłką. Być może o to chodziło chuliganom z Chorzowa, którzy w sile kilkuset osób wdarli się nierewidowani na stadion. Być może wnieśli tam właśnie race, petardy, nie wiem, koktajle Mołotowa. I powiedział, żeby spotkanie zostało po 5 minutach wznowione, a jeżeli kibice jeszcze raz wtargną na boisko, wtedy to spotkanie należy zakończyć. Także proszę Państwa, od godziny mamy transmisję ze stadionu przy ulicy Pukowej w Katowicach, ale tak naprawdę pograli 26 minut, żeby zobaczyć. Natomiast nie wybaczymy takich obrazków, oto właśnie grupa chuliganów szturmująca. I że to już nie będą pieszczoty z chuliganami. Jeszcze raz apeluję kibiców o karze tym razem blisko wszystkich zdarzeń. Co nie znaczy, że GKS, mając za najlepszych napastników, za najlepszych w swoim składzie napastników, zdobędzie dzisiaj grad bramek. Mamy tylko nadzieję, że tysięcy dobrze wychowanych ludzi, których naprawdę interesował tylko spotkanie NRF Polska, tu jest zupełnie inaczej. Proszę Państwa, ja wiem, że w tej sytuacji niezręcznie i po prostu bezsensownie mówić o sportowych aspektach tego wydarzenia, ale nie reklamujmy tych ludzi, nie pokazujmy ich na razie i proponuję składy, w jakich obie jedenastki miały przystąpić do gry, a więc składy, które do sędziowskiego protokołu podali panowie Ores Lęczyk z Ruchu Chorzów i... Czas. Tak, jeszcze mam chwilę czasu, niemniej jednak chciałbym, żeby był już porządek. Ty, jak pan ocenia tą sytuację, czy jest szansa? Wątpliwości, czy akurat w takiej atmosferze mecz powinien się odbyć, nawet jeżeli udałoby się owe zamieszki i utarczki opanować, jeżeli policja stanęłaby na wysokości zadania. Otóż w pewien sposób może to być dowodzenie, jeśli mecz się odbędzie, że takie zamieszki nie są w stanie niczemu przeszkodzić i tak naprawdę nic nie znaczą. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia sędzia główny spotkania, pan Zygmunt Ziober. Z napisem hooligans. Ci ludzie wcale nie chcą nazywać się kibicami, żądają wręcz tego, aby ich oficjalnie nazywać chuliganami, są z tego dumni. Ja co prawda dostrzegłem tutaj na płocie również transparent niebieski z białym napisem: naszym honorem jest nasz klub KS Ruch Chorzów, ale ja myślę, że tutaj po pierwsze albo wystawiła go jakaś mniejszość, albo ktoś, kto już ma zupełnie zdeprecjonowane takie wartości jak honor i nie wie, co to jest. Drodzy Państwo, 17.32 w Katowicach. Czy ten mecz się zacznie? Bardzo w to wątpimy. W takich sytuacjach organizatorzy, gospodarze starają się zawsze, żeby za wszelką cenę mecz się odbił, bo to jest lepsze niż podobno rozproszenie teraz widzów do domów po to, żeby poszli nieukontentowani, bo po pierwsze nie było meczu, a po drugie obejrzeli to, co właśnie można oglądać teraz. To prawda, ale ja... Przygotowany do tego, by rozpocząć mecz, a ja poproszę, by nasz realizator nie pokazywał tak idiotycznych, kiedy ich pupile pojawiają się na boisku. No, niekoniecznie aż tak. Bardzo Tomkowi Smokowskiemu, drodzy Państwo, nie mamy wiele dobrego do przekazania od sprawozdawców, od komentatorów. Wymaga się zawsze entuzjazmu i zaangażowania tego, w co robią, ale dzisiaj z Maćkiem obserwujemy, tak jak i Państwo, coś, czego nie powinno się zdarzać, coś, co niestety coraz częściej obserwujemy na polskich stadionach. Na środku boiska policja, gonitwy z tymi właśnie młodymi ludźmi, którzy teraz otrzymują razy od policjantów. Kibice, właśnie nie kibice, umówmy się, że to chuligani, którzy 15 minut temu wtargnęli na boisko, zostali odepchnięci przez policję, zostali oblani zimną wodą, to ich uspokoiło na kwadrans, potem po cichu przygotowali kolejny atak i na stadionie GKS-u Katowice mamy wszystko, tylko nie to, co można nazwać atmosferą wielką piłką, wielką ligową piłką. Co z tego, że trybuny są pełne, skoro zwłaszcza w sektorze kibiców Ruchu dzieje się naprawdę dzisiaj wiele, wiele złego. Tak, no jesteśmy oczywiście rozczarowani, mimo iż można się było spodziewać, że dzisiejsze spotkanie to będzie okazja do rewanżu za wydarzenia w katowickim Spodku zimą, które jak wiadomo wstrząsnęły, wydawało się, opinią publiczną, również środowiskiem sportowym, ale moim zdaniem wstrząsnęły głównie. By rozpocząć te zawody, to według przedstawicieli naszej federacji ma uspokoić
chuliganów, ma uspokoić ludzi, którzy dzisiaj strzeli burdy na stadionie GKS-u Katowice. Wzdłuż linii bocznej ustawieni policjanci. Za bramką, za blisko tej bramki, to może grozić zawodnikom, stoi wielki wóz policyjny, który tam dość skutecznie wodą studził zapędy chuliganów zgromadzonych na sektorze. To kibice Ruchu Chorzów. Niestety nie szukamy takich asekurujących, takich dozwalających w zasadzie ewentualność porażki. Drodzy Państwo, tak wygląda stadion GKS-u Katowice. O 17.30 miało rozpocząć się spotkanie GKS-u Katowice z Ruchem Chorzów. My pożegnamy się na chwilę z tym stadionem. Miejmy nadzieję, że kiedy wrócimy, będziemy mogli Państwa zaprosić do oglądania dobrego piłkarskiego spektaklu, bo to, co teraz Państwo widzicie, obyśmy to wszyscy widzieli ostatni raz. Zygmunt Ziober dość optymistycznie spogląda na całą sytuację. No ale pozostaje nam wierzyć w to, że pobudki kierujące panem Zioberem nie mają nic wspólnego z pobudkami sędziego Linemajera, który niegdyś w 1974 roku rozpoczął mecz półfinałowy o Mistrzostwa Świata między Niemcami, wówczas NRF-em, a Polską. Tak jest. Boisko nie nadawało się do gry. W warunkach, w których nie należy...